Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem w studiu Stanisław Huskowski, radny wojewódzki Nowoczesnej Plus, były prezydent Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i Panu. Ostatnio duże zmiany w Platformie Obywatelskiej, szefem Donald Tusk, zmiany na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, szefem regionu Michał Jaros, szefową we Wrocławiu Renata Granowska. Jak Pan to ocenia? Pan już poza Platformą, ale tak, wiele lat w Platformie. 5 lat jestem poza Platformą, ale i kibicuję, bo jestem, a w szczególności Donaldowi Tuskowi, który był moim szefem przez lata, kiedy byłem wiceministrem, ale nie tylko. Znamy się od 30 lat bez mała z Tuskiem, więc ja kibicuję Platformie. Nie zamierzam do niej wracać. Te zmiany, no zmiany są pokoleniowe. Michał Jaros jest dużo, dużo młodszy. Wokół siebie ma też ludzi młodych. Co będzie umiał zaproponować, zobaczymy. Prawdę mówiąc, trochę trzymają kciuki za jego rywala, za prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja. Pewno dlatego, że go znam bardzo dobrze i go towarzysko lubię i uważam, że jest zresztą znakomitym prezydentem, więc, ale pewno nie miałby czasu na Platformę. Może to dobrze, że jest Michał Jaros, bo on jest posłem i ma dużo więcej czasu. Czyli po tych zmianach do Platformy pan nie zamierza wracać? Nie, jestem w malutkiej partii Unii Europejskich Demokratów. Nie zamierzam jej osłabiać, może nie intelektualnie, ale liczebnie, bo ona nie jest liczną partią. Ubytek o jednego byłby kłopotliwy. Panie radny, czy teraz po tych zmianach w Platformie myśli pan, że może się zmienić jakoś układ sił na Dolnym Śląsku? Mówię o Sejmiku Dolnośląskim. Tego bym sobie życzył, ale czy to się uda, nie wiem. Wszystko, cała tajemnica tkwi w głowie marszałka Cezarego Przybylskiego, czy on chce do końca kadencji dojechać, czy tak powiem, w koalicji z PiS-em, która nie jest dobrą koalicją, nie mówiąc o tym, że wzmacnia PiS, który jest w ogóle szkodliwy w kraju, przynajmniej z mojego perspektywy. Ale nie jest to dobra koalicja dla Dolnego Śląska? Dla Dolnego Śląska też nie jest to dobra koalicja. Wiele pociągnięć, zmian, które poczynił ten zarząd województwa, było moim zdaniem niekorzystnych. Na przykład? Natomiast, no, na przykład personalia, no, to wymiana kadr w różnych, na przykład no, to cały szeroki wachlarz. To nie chcę robić przykładu, że to jest jeden. No, ale jeden zmiany personalne. Dolmet, na przykład pan Marek Moszczyński, wieloletni prezes Dolmedu, świetnie funkcjonujący, chyba jednej z najlepszych w Polsce placówek medycznych, z dochodami i wypracowywanym zyskiem co roku, prawda? Został oddany w ręce polityczne zupełnie. Marek Moszczyński jest zdymisjonowany. Ale takich, nie chcę ograniczać tego do służby zdrowia, bardzo dużo było zmian, moim zdaniem złych, nawet koleje dolnośląskie czy inne instytucje. Więc życzyłbym sobie, żeby była zmiana i żeby marszałek Przybylski jednak dogadał się z Platformą przede wszystkim, ale i z nami, czyli z klubem Nowoczesna Plus. Ale piłka po stronie marszałka. Piłka jest absolutnie po stronie marszałka, on musi chcieć. I uważam, że byłoby to w dodatku w jego interesie, bo jak będzie startował za dwa lata w wyborach do sejmiku nowych, to ciążyć mu będzie koalicja z PiS-em bardzo, bo będzie przystawką, która zostanie pochłonięta. Jak te zmiany mogą mieć wpłynąć na to, co się dzieje w mieście, we Wrocławiu? Jak teraz mogą ułożyć się relacje prezydenta Sutryka z Platformą? Ja uważam, że on. Wiadomo, że to nie była jego opcja, Jaros i Granowska. Nie była jego. Ja nie umiem przewidzieć, jak to będzie, ale mnie się wydaje, że te z punktu widzenia Platformy to roztopienie się w jednym klubie, klubie prezydenta Sutryka, prawda, roztopienie się wielkiej grupy radnych. Bo Platforma Radzie Miejskiej nie ma tak swojego dalej, klubu. Nie ma swojego klubu. I że wydaje mi się, że to wróci do takiej większej normalności z mojego punktu widzenia. Co to znaczy? Tego, to znaczy, że będzie opcja polityczna, którą jest Platforma Obywatelska, która jest krajową, silną partią, wiodącą partią opozycyjną, że będzie miała swój klub. Oczywiście przyjazny wobec prezydenta, bo ja uważam, że absolutnie powinien być przyjazny wobec prezydenta, ale swój klub i Nowoczesna, która ma też wielu radnych w Radzie Miejskiej, że będzie współpracowała z prezydentem i że będzie to na zasadach partnerskich. Tego bym sobie życzył, ale jak będzie, nie umiem wróżyć. Bo na ten moment Nowoczesna nie współpracuje. Została odepchnięta przez prezydenta tak naprawdę,
Aczkolwiek oczywiście zwykle jak jest rozwód, to wina jest po obu stronach, ale po której stronie jest większa. Moim zdaniem prezydent był, podpowiadali mu ludzie związani. A myśli pan, że jeśli Platforma miałaby swój klub w Radzie Miejskiej, to Nowoczesnej łatwiej byłoby te relacje z prezydentem naprawić? Myślę, że tak. Tak, myślę, że tak, dlatego, bo to strasznie jest trudno rozmawiać z prezydentem, kiedy on ma co prawda bardzo wątłą większość, ale bardzo wątłą większość, ale ma w Radzie Miejskiej i w tym klubie jest bardzo od sasa do lasa, są ludzie o absolutnie prawicowych poglądach i o absolutnie lewicowych poglądach. Ludzie od Gowina i ludzie z lewicy, takiej naprawdę lewicy, ostrej ideowej lewicy. W związku z czym ja jestem zwolennikiem jawnego życia publicznego, to znaczy, kiedy ścierają się poglądy właśnie w Radzie Miejskiej, a nie wewnątrz klubu na zamkniętych posiedzeniach. Niech się poglądy, niech się pomysły, niech się dobre rady, niech się ścierają publicznie w Radzie Miejskiej. I wydaje mi się, ale ja nie będę do tego się angażował w najmniejszym stopniu. Ja zostawmy mówię, politykę miejską. Panie radny, czy jest pan za tym, że kto się nie zaszczepił, nie wchodzi do restauracji, nie idzie do kina, do teatru, do muzeum, nie idzie na mecz piłki nożnej? Tak, ja jestem bardzo radykalnych poglądów w tej sprawie. Od wielu, wielu miesięcy uważam, że tak powinno być. Lub mieć inne ograniczenia z tym związane. Tak jest w wielu krajach Europy. Tak jest w coraz większej liczbie krajów. Bo jeszcze pół roku temu czy 8 miesięcy tak nie było w żadnym kraju, a teraz się to wprowadzają poszczególne kraje i uważam, że to jest właściwe. Francja pokazuje, że w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać te mechanizmy, to ogromny napór był na zapisywanie się na szczepienia i na szczepienia tych niezaszczepionych, ponieważ nie może całe społeczeństwo, a więc tych, którzy się zaszczepili w szczególności, ponosić konsekwencji negatywnych, zarówno finansowych na dużą skalę, bo wszelkie lockdowny to są gigantyczne straty, jak i odpowiedzialności za choroby, za kondycję społeczną, za śmierci ludzi. Nie możemy ponosić z tego powodu, że jest część społeczeństwa, która nie chce się zaszczepić, bo ma jakieś fobie, ma jakieś... I to spora część społeczeństwa. Bo jest to niemodne, bo rząd ich nie umiał zachęcić, nie umiał wprowadzić powoli, delikatnie mechanizmów, które by ich zachęcały, a w niektórych przypadkach nawet lekko przymuszały. Dlaczego nauczyciel może być niezaszczepiony, a wiemy już, że wirus się przerzuca na dzieci teraz i niektóre dzieci bardzo chorują. A jak pan ocenia to, co dzisiaj rząd robi w walce z pandemią? Taktykę rządu. Uważam, że jest jakimś, nie wiem, jak mucha w smole, no porusza się, no, wykazuje jakieś ruchy, skrzydełkiem machnie, nogą poruszy, ale nie odrywa się, nie ma żadnego rzeczywistego pomysłu. A prawdziwym pomysłem jest skłanianie przez różne mechanizmy ludzi do zaszczepienia. To jest pomysł główny. On powinien, ja nie wiem, może dzisiaj jakąś dobrą decyzję podjął rząd, choć wątpię, ale ja mówię na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, zaniechał najważniejszej rzeczy. Jest ogromna ilość szczepionek dostępna dla Polski jako kraju, ogromna ilość, a rząd właściwie nie wprowadza nic, bo się boi, ponieważ dlaczego? Bo ja stawiam tezę, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest bardziej w tej grupie, procentowo bardziej w tej grupie niezaszczepionych i odwrotnie opozycja. I rząd nie chce tracić swojego elektoratu, ponieważ on puszcza oko do każdego, w szczególności nawet do antyszczepionkowców, często zaangażowanych antyszczepionkowców. Czyli PiS boi się utracić poparcie, wydając taką niepopularną decyzję? Oczywiście, bo to jest niepopularne dla większości elektoratu PiS-owskiego. I dlatego tego nie robi. Ale to jest zbrodnia, bo w imię interesów własnej grupy politycznej, interesów partyjnych, robią wielką szkodę, wyrządzają społeczeństwu. A co te 200 osób, które dziennie umiera? Co powiedzą ich rodziny, kiedy większość z nich albo część z nich ma świadomość, że umarli ich bliscy właśnie dlatego, że nie było wielkiej, prawdziwej, ogromnej, gigantycznej akcji propagandowej, akcji szczepień, proszczepienia. Zmieniamy temat. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę o kolei aglomeracyjnej. Co to tak naprawdę, panie radny, oznacza i jakie kroki za tym pójdą dalej? To był, powiedziałbym, pewien spór pomiędzy
personalnie utożsamiając między marszałkiem a prezydentem miasta, czy marszałkiem i dużą częścią opozycji, która mówi, kto powinien organizować koleje aglomeracyjne, czyli przewozy wewnątrz miast, które już mają, jak Wrocław, wiele przystanków kolejowych i wokół miast jest bardzo wiele przystanków kolejowych, to pięknych, nowych, odnowionych i tak dalej. Kto powinien być tego organizatorem? No i kto powinien być organizatorem? Moim zdaniem marszałek. I przeszła uchwała, która de facto przesądza. A przynajmniej być inicjatorem tego. A marszałek chciał odwrotnie, żeby to samorządowcy, w szczególności prezydent miasta i samorządowcy, samorząd Wrocławia. Ale ciężko mówić o budowie kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu bez udziału miasta, bez udziału prezydenta. Nie, i bez środków miasta. Nie. Absolutnie miasto powinno płacić i to duże pieniądze dopłacać do przewozu pasażerów miejskich na terenie miasta. Oczywiście. A także pasażerów obcych na terenie miasta, jeżeli oni się poruszają, no bo oni odciążają transport publiczny miasta. Więc są dwie kwestie. Kto będzie organizatorem tego? Moim zdaniem powinien być marszałek. Marszałek tego nie chciał, ale jednak został ten model przyjęty, czyli organizatorem jest marszałek. Potem on może namówić samorządy, żeby przejęły część funkcji organizacji tego, a za organizacją idą pieniądze nie tylko w bilety, a transport, nowy transport, przecież nowe środki, nowe pociągi, nowe składy. No dobrze, ale tak jest dalej. Uchwała i co teraz? I co teraz? I teraz ja wierzę w to, że i to dobra uchwała przyjęta, właśnie społeczny projekt uchwały, chyba pierwszy w Polsce, że Sejmik przyjął społeczny projekt uchwały, który idzie właśnie w tą stronę, żeby marszałek, i sądzę, że on, że marszałek bardzo szybko przystąpi do, wierzę w to, chciałbym wierzyć, że przystąpi do negocjacji z samorządami, żeby organizować ten transport w zakresie aglomeracji na nowych zasadach, ale w których miasto będzie miało większy udział finansowy zdecydowanie niż dotychczas, bo to wszyscy wiedzą chyba łącznie z prezydentem Sutrykiem, że tych pasażerów jest bardzo dużo, tych miejskich pasażerów i że te kwoty, które dotychczas miasto płaciło, były raczej symboliczne, że te kwoty muszą być większe, ale no, to jest potrzebne po to, żeby odkorkować miasto i żeby no, w walce o klimat, o niskie emisje, o lepsze powietrze na ulicach Wrocławia, w domach mieszkańców Wrocławia i tak dalej. To jest strasznie potrzebne. To jest Panie kosztowne. Radny, bardzo ważny temat. Ma Pan jakiś pomysł, jak wyhamować drożyznę, który by Pan podsunął rządzącym? Nie, to, tak mam. Nie kłócić się z Unią Europejską, przyjąć pieniądze, które nam się należą, które zostały Polsce wstępnie przyznane, przyjąć gigantyczne pieniądze, a nie grać jakiegoś walecznego, XIX-wiecznego myśliciela z patriotyzmem XIX wieku, a nie współczesnym. Przyjąć te pieniądze i to spowoduje, że pieniądza publicznego będzie więcej zdecydowanie i będą pieniądze na inwestycje, nie trzeba będzie napędzać inflacji po to, żeby móc realizować zadania, które są w budżecie państwa. Będą pieniądze z zewnątrz. To wyhamuje, niewątpliwie wyhamuje inflację. Dwie sprawy. Jeszcze chciałem pana zapytać o temat aborcji. Pana zdaniem aborcja w Polsce powinna być legalna i to kobieta powinna mieć w tej kwestii decydujący głos. Jest dobrze tak jak jest, czy jest pan za zaostrzeniem kar za aborcję? Przez lata całe zwolennikiem tak zwanego kompromisu aborcyjnego, taki jaki on był do października zeszłego roku, ale powoli pod koniec już obowiązywania tamtej ustawy bardziej liberalnie patrzyłem na to i uznałem, że właściwie kobieta powinna mieć możliwość wyboru do któregoś tam tygodnia ciąży i tak dalej, powinna mieć, oczywiście powinno to być poprzedzone jej rozmową z psychologiem, z lekarzem i tak dalej, który jej uświadomi ewentualne zagrożenia, których sobie może nie zdawać sprawy, ale że to powinna być kobiety decyzja. Jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym i to mi nie przeszkadza, to co powiedziałem, ponieważ jeżeli kobieta jest wierząca i uważa, że to jest wielkie zło, to nie będzie robiła aborcji, ale państwo nie jest tylko dla wierzących, państwo jest dla wszystkich. Dla wszystkich kobiet, tych niewierzących też, słabo wierzących i tak dalej, lub które inaczej sobie to wyobrażają. To na koniec sprawa
sytuacji na naszej wschodniej granicy, na granicy z Białorusią. Ma pan jakiś też pomysł, jak wyjść z tego kryzysu? Nie, ten kryzys, pomysłu własnego nie mam, bo to nie da się dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić sytuacji. Boję się, że ten kryzys będzie narastał i to nie tylko w najbliższych miesiącach, ale latach i dziesięcioleciach, że miliony ludzi, już nie tysiące, miliony, dziesiątki milionów, setki milionów, a może miliardy w ciągu najbliższych 15-20 lat będą się pchały do Europy, Północnej Ameryki, ponieważ to jest ludność, która zamieszkuje pas międzyzwrotnikowy, a tam są miliardy ludzi, czyli Północna Afryka, Azja Południowa, Środkowa Ameryka i tak dalej. Ponieważ klimat się tak zmienia, że tam się nie będzie dało żyć. Po prostu to będzie pozostanie tam dla ogromnej większości ludzi będzie oznaczało śmierć głodową albo śmierć z wycieńczenia, prawda? Więc no tak, ale nie sądzi pan, że Białoruś traktuje tych ludzi, tych migrantów właśnie jako taką tarczę, potwornie broń? Traktuje, nie? No jest zbrodniarzem. Moim zdaniem to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, powoli zaczyna zbrodnię przeciwko ludzkości popełniać Aleksander Łukaszenka. Ponieważ on używa ludzi do swoich celów politycznych, narażając ich na utratę zdrowia, życia, jak się okazuje już i tak dalej. To jest po prostu nie do przyjęcia i Europa powinna się przed tym bronić. I ja się nie dziwię, że Polska się przed tym broni. Ja tylko się dziwię, że nie robi to tak kompletnie nietransparentnie i nie pomaga incydentalnie w poszczególnych sytuacjach porodu kobiety, dzieci małych, chorych, czy innych chorych i tak dalej, że incydentalnie powinna pomagać tym ludziom, ale generalnie rzeczywiście uważam, że niestety budować mur. Stanisław Huskowski, Unia Europejskich Demokratów, Nowoczesna Plus, był prezydent Wrocławia. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.